prawdopodobnie się polepszy z tym Izraelem, proszę Państwa, radio obrotowe nam tutaj prawdę powie, zapraszam. Tyle samo łączy, co dzieli, uważam. Powstał Izrael, bo my wyszkoliliśmy oddziały Irgunu, czyli Armii Izraelskiej, czy Sterna Gang, prawda? My wyszkoliliśmy, w Polsce daliśmy kasę. Żabotyński nawet mówił, Władimir, który wpatrzony był w Piłsudskiego, ja wam kasę oddam za te szkolenia. My nawet nie chcieliśmy kasy, bo wyszkoliliśmy oficerów przyszłej Armii Izraelskiej. W 68 roku większość społeczeństwa w okolicy tych wydarzeń marcowych, kiedy widziało, przepraszam, w 67 roku w czerwcu, kiedy była wojna sześciodniowa, to wielu Polaków, a może większość Polaków, trzeba by to zbadać na przykład, dobra praca dla komisji, mówiło tak, kiedy słyszało w radiu o tych wiadomościach. Nasi Żydkowie biją ruskich Arabów i cieszyło się, że dowalają ruskim, czyli ZSRR, bo ZSRR wtedy zaczęło popierać nagle Arabów, prawda, a Stany Zjednoczone państwo Ale czy Izrael może dzisiaj nie wyciągnąć tego, że Polska, a w sensie polskie państwo, oczywiście mówię to w dużym cudzysłowie polskie, sam przymiotnik, bo to był oczywiście założony rząd i państwo założone przez komunistów, wprowadzone siłą i to było państwo totalitarne, no zerwało wtedy stosunki dyplomatyczne z Izraelem, zaraz zresztą po ZSRR. Ale panie redaktorze, to nie pana rodzice czy dziadkowie zrywali, ani moi rodzice. My to wiemy, ale tylko to zrywał Gomułka 19 czerwca 1967 roku. Ale czy w Izraelu będą to rozumieć? I jedyne, wszystkie demoludy zerwały, nie tylko Polska, jedyne, które nie zerwały, była Rumunia. Czyli można było nie zerwać, a jest narracja przyjaciół Jaruzelskiego, że Jaruzelski musiał wszystko robić, co Moskwa każe. No Rumunia chociażby nie zerwała tych relacji. I tu jest miejsce dla historyków i dla tej komisji wspólnego podręcznika, żeby po prostu pokazać, używając tej mabeny, jak powiedział pewien konstruktor, profesor polski, prawda, czyli maszynę bezpieczeństwa narracyjnego, czyli pewien sposób narracji nasz pokazując, przekonać, żebyśmy zbudowali jakąś taką jedną historyczną narrację. A narracja historyczna w tej sprawie jest taka prawdziwa, że to komunistyczny Gomułka razem z gangiem, gangsterami, moczarowcami, innymi prymitywami umysłowymi wykańczał swoich kolegów, komunistycznych Żydów i 13 tysięcy niewinnych często ludzi, prawda, Żydów uciekło z Polski do roku 71. I oni byli jak zmuszani do wyjazdu? Administracyjnie. Mieli zrzec się obywatelstwa polskiego. Czy to pana rodzice, czy inni, czy ubecy zmuszali do wyrzeczenia się obywatelstwa? Administracyjnie, to znaczy urzędy do spraw migrantów, biura paszportowe to robiły, czyli ubecy, a nie całe polskie społeczeństwo, naród, prawda? Naród 8 czy któregoś marca protestował, czy przeczytał Deimka, który nie chciał zresztą krytykować ZSRR, opacznie trochę, prawda, jego dziadów, Mickiewicza, znaczy dziadów, ale jego inscenizację, i protestował przeciwko komunizmowi, właśnie przeciwko temu aparatowi opresji. I ten aparat opresji pognębił Żydów. Ktoś powie, no tak, ale tam Polak, któryś też, prawda, narysował gwiazdę Dawida i tak dalej. Pamiętajmy, że przecież pełno jest idiotów wszędzie, a jak robimy propagandę i zaczniemy dziś opowiadać za chwilę, żebyśmy tego wyrzucili albo tego, to zawsze się znajdą usłużni, którzy będą chcieli, prawda, przyłączyć się do naszej nagonki. Musimy uważać i oddzielić to, co było dobre, co złe, to, co było manipulacją, a to, co było prawdą. To w takim razie pana diagnoza jest taka, że całą tę spiralę dezinformacji, bo my to rozumiemy, rzeczywiście wiemy, że w każdym narodzie są pewne jednostki, które no absolutnie są haniebne, ich zachowania, ale czy to jest tak, że nakręcają te dezinformacje właśnie tacy no idioci, czy są to tak zwani pożyteczni idioci i ktoś nakręca te spirale właśnie budząc te demony i po stronie polskiej, i po stronie izraelskiej? Oczywiście, pożyteczni idioci, agenci wpływu świadomi, to robią, w moim przekonaniu, przez chociażby media społecznościowe. To pokazał specjalny prokurator Robert Mueller, że Rosjanie, nawet adres znamy, Sawoszki na 55, Petersburg, trole, boty. No bo prawda, wydaje się, że Rosji zależy na tym, żeby wyprowadzić tutaj stąd wojskę. Teraz jest raport w El Pais, czytałem się artykuł króciutko na temat manipulacji mediami społecznościowymi w kontekście wyborów we Włoszech. Teraz Rosji. Z Rosji to wyszło, prawda? Więc mamy cały czas te kampanie dezinformacji, czyli wojny informacyjnej, która jest częścią wojny hybrydowej, czyli działań podprogowych, które prowadzi chociażby Rosja, która nas też chce skłócić z Ukraińcami, stąd ten artykuł 2a w ustawie IPN i tak dalej, i tak dalej. Pierwszym krokiem będzie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego za 1,5–2 miesiące, które sprawdza, czy ta ustawa IPN-u nie godzi w wolność słowa, to jest ta kontrola następcza tak zwana, oraz w kwestii tak zwanej określoności prawa. Zobaczymy, jaki będzie
będzie werdykt. I to będzie początek budowania relacji. Ja uważam, że dobrze, bo oczyści się atmosfera między nami w relacjach Polski-Izraela. Czasem potrzeba takiego zamieszania, jak w Ameryce chociażby u Trumpa. Będzie lepiej. Widzimy, że nawet Hollywood oczyszczono z seksualnych, molestujących starych mężczyzn, prawda? I jest lepiej. A była wielka afera. No muszę przyznać, że na gali Oscarów nawet wspomniano o żołnierzach. Zaczyna to już nasza senator pani Anders, która była troszkę krytyczna co do timingu, czyli czasu, kiedy przyjęto ustawę, która 11 marca leci z 10 sprawiedliwymi i kombatantami swojego ojca, generała Andersa, do Izraela z wizytą i myślę, że to może być punkt pierwszy tego ocieplania i normalizowania relacji bardzo dobrych w przyszłości z Izraelem. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak się stanie, bo jest wiele ciągle pytań, a w szczególności dotyczących tej zbliżającej się 50. rocznicy wydarzeń marcowych. Mam nadzieję, że to nie wszystko... można poddać się propagandzie. Już ktoś wyciągnął, że w centrum Szymona Wiesenthala w Wiedniu jest taki raport, że armii Andersa był antysemityzm. No, po prostu zaraz atakują, prawda? Tu leci pani senator Anders, zaraz ktoś wyciągnął, rozumiem, że sugeruje pan, że to jest duża odpowiedzialność także mediów. Oczywiście, żeby nie dać się, prawda, pewnej fali czy insynuacji. Muszę przyznać, że to jest prawda. Artur Wróblewski, amerykanista, uczelnia Łazarskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Reklama. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Świętujemy Dzień Kobiet. Już teraz w Lidlu. Praliny Czekolateria 50% taniej. 4,99 za 400 gramów. A krem przeciwzmarszczkowy Cien też 50% taniej. 4,99 za opakowanie. Lidl. Co tydzień coś nowego. Wszystkie zęby zdrowe. Ale ma pani skłonności do aft. Powinna pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftankin. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan Clean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftan Clean. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lodne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje odświeżające oddech. Huchni. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Słuchaj, a co by było, gdyby za taki nowy smartfon z dużym ekranem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? No to połowę jest super. Super, bo w Media Expert na przykład za smartfon Huawei P10 Lite, ekran 5,2 cala, zapłacisz teraz tylko 499 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RSO, wyliczone na dzień 5 lutego 2018 roku, wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Po reklamie. Autopromocja. O głośnych wydarzeniach marca 1968 roku i jego konsekwencjach będę rozmawiał z profesorem Antonim Dudkiem w programie Kulisy Spraw. Zapraszam dziś o godzinie 19.10. Jerzy Jachowicz. Cholera. Autopromocja. Że tak zimno jest. Ogłoszenie społeczne. Jak się bawiliśmy z bratem, to mi wypadła tanika i on się przestraszył. Powiedziałem, że nic się nie stało. Pani doktor przyjedzie i poprawi. Lubię piłkę nożną, ale tylko oglądam z tatą, bo sam nie mogę grać. A mama robi takie pyszne kanapeczki. Dobrze, że jestem w domu. Dobra. Obejmujemy bezpłatną opieką medyczną najciężej chore dzieci w ich domach.
Ojciec Filip Buczyński, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci imienia Małego Księcia. Dla nas ważna jest każda chwila. Ogłoszenie społeczne. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 15. Czas na informacje dnia. Premier odchudza rząd, ogranicza liczbę wiceministrów i likwiduje nagrodę. 70 osób zmarło w całym kraju z powodu niskich temperatur. Nowy bilans podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Moskwa oskarża Stany Zjednoczone o ingerowanie w wybory prezydenckie w Rosji. Katarzyna Oklińska, zapraszam na początek Tychy, gdzie doszło do poważnej awarii ciepłowniczej. Przerwa w dostawie ciepła dotyczy znacznej części miasta. Miejsce awarii zostało już zlokalizowane i odcięte. Trwa usuwanie uszkodzenia. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada ograniczenie liczby wiceministrów oraz likwidację nagród i premii dla członków rządu. Szef rządu poinformował, że zmiany wpisują się w proces usprawniania państwa i zmniejszania biurokracji. Rząd ma być odchudzony, bo, jak mówi premier Mateusz Morawiecki, mniej oznacza efektywniej. Mamy dzisiaj 126 osób na stanowiskach ministerialnych i wiceministerialnych, sekretarzy i podsekretarzy stanu i w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy chcemy tę liczbę zmniejszyć, zredukować co najmniej o 20%. Redukcja obejmie zarówno sekretarzy, jak i podsekretarzy stanu. Ci drudzy, jeśli zgodzi się na to Sejm, wejdą do korpusu służby cywilnej. Wiceministrowie zaś oprócz pensji rządowej będą dostawać tylko część poselskiej diety. Znikną wszelkie nagrody i premie. Kolejna zmiana to państwo transparentne. W tym wypadku chodzi o ograniczenie liczby kart kredytowych. Chcę, żeby ministrowie dokonali audytu, przeglądu we wszystkich swoich jednostkach pod kątem używania i kart kredytowych i wszelkich wydatków. Redukcja zatrudnienia ma objąć także gabinety polityczne, a te nowe porządki mają dać rocznie około 20 milionów złotych oszczędności. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. 14 maja Jarosław Kaczyński i Lech Wałęsa będą zeznawali przed Gdańskim Sądem Okręgowym. Chodzi o cywilny proces, który prezes PiS wytoczył byłemu prezydentowi. Poszło o sugestię byłego prezydenta, jakoby Jarosław Kaczyński był odpowiedzialny za katastrofę smoleńską. Prezes PiS domaga się przeprosin za słowa Lecha Wałęsy o tym, że, tu cytat, nie jest zdrowy, zrównoważony psychicznie oraz za stwierdzenie, że wydał polecenie wrobienia go we współpracy z SB. Pełnomocnicy obu stron nie chcieli komentować sprawy. Adwokat Bogusław Kosmus podtrzymał stanowisko Jarosława Kaczyńskiego. Żądania sprowadzają się do nakazania panu pozwanemu przeprosin w ramach poszczególnych mediów, w których się wypowiadał, które to przeprosiny miałyby formę odwołania zarzutów i przeproszenia za nie. Pełnomocnik Lecha Wałęsy, adwokat Maciej Brusak, także podtrzymał stanowisko. Te wypowiedzi wszystkie były dopuszczalne i w granicach prawa. Strona pozwana nie dopatrzyła się tutaj w żadnym zakresie naruszenia dóbr osobistych pana Jarosława Kaczyńskiego. Oprócz przeprosin Jarosław Kaczyński domaga się od Lecha Wałęsy wypłaty 30 tysięcy złotych na cele społeczne. Pozwanym wnosi o oddalenie pozwu. Od początku zimy z powodu wychłodzenia zmarło w kraju 70 osób, to dane Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Blisko połowa ofiar zamarzła w ostatnich dniach, kiedy w Polsce panowały silne mrozy, a temperatura w nocy w wielu miejscach kraju spadała poniżej minus 20 stopni Celsjusza. W tym samym czasie 45 osób zmarło w wyniku zaczadzenia. Tylko ostatniej nocy statystyki zwiększyły się o kolejne osoby. Jedna osoba zmarła na Śląsku, a jedna śmiertelnie zatruła się tlenkiem węgla na Mazowszu. Wbrew stereotypom, ofiary to nie tylko osoby bezdomne, mówi Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zdarzają się także śmierci wśród osób, które mieszkają samotnie, które są chore, które nie są w stanie ogrzać swojego domu z różnych powodów, więc tutaj my jako Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zawsze apelowaliśmy o taką solidarność sąsiedzką, o społeczną wrażliwość, bo jeżeli nawet sami nie możemy, czy nie jesteśmy w stanie pomóc, to zawsze możemy wykręcić numer alarmowy 112. W ubiegłym roku z powodu niskich temperatur zmarło 110 osób.
Moskwa oskarżyła USA o ingerowanie w wybory prezydenckie i inne procesy polityczne. Raport na ten temat przedstawiła Parlamentarna Komisja do Spraw Ochrony Suwerenności Państwa i Przeciwdziałania Zewnętrznej Ingerencji. Tymczasem to Rosja jest oskarżana przez Stany Zjednoczone o próbę wpływania na wewnętrzne procesy polityczne, w tym na kampanię prezydencką w 2016 roku. Podobne zarzuty stawiają Moskwie także kraje Unii Europejskiej, głównie Niemcy, Francja, Hiszpania i Holandia. Wiceminister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ryabkow, występując na posiedzeniu Komisji do Spraw Ochrony Suwerenności Państwa, oświadczył, że polityka Stanów Zjednoczonych spod znaku demokratyzacji tylko w ciągu ostatnich 20 lat doprowadziła do chaosu i wojen w wielu krajach. Rosyjska tymczasowa Komisja do Spraw Ochrony Suwerenności Państwa jako rzekome przykłady amerykańskiej ingerencji w sprawy Rosji podała m.in. wspieranie prób oprotestowywania wyników wyborów, zbieranie informacji o nastrojach społeczno-politycznych w Rosji, finansowanie niezależnych organizacji i opozycyjnych ruchów. W ocenie części rosyjskich komentatorów przygotowywanie raportów na ten temat, a także proponowanie zmian w prawie ograniczających działalność mediów i pozarządowych organizacji to odpowiedź Moskwy na działania zachodnich państw. W Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych powołano już specjalne zespoły, które zajmują się strategią przeciwdziałania rosyjskiej propagandzie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A teraz informacje ze sportu. Andrzej Janisz, dzień dobry. Marcin Kamiński przedłużył umowę z zespołem niemieckiej ekstraklasy piłkarskiej VfB Stuttgart. Obrońca reprezentacji Polski będzie grał w tym klubie do 2021 roku. VfB po 25 kolejkach zajmuje 9 miejsce w tabeli. Brytyjczyk Bradley Wiggins przekroczył granicę etyki, stosując przed Tour de France w 2012 roku silny lek antyastmatyczny. To wniosek z opublikowanego właśnie na Wyspach raportu parlamentarnego, który stawia tezę, że środek pomógł kolarzowi, wówczas jeżdżącemu w barwach grupy Sky, w wygraniu wyścigu. Dochodzenie trwało 2 lata. Szereg ludzi mówił na ten temat w podobnym tonie, na czele z trenerem Bradley'a, który powiedział nam, że to, co robił sportowiec, było nieetyczne, chociaż nie łamało prawa. Mówi w BBC Damian Collins, poseł konserwatystów, który stał na czele komisji. Bradley Wiggins używać miał zastrzyków z mocnym lekiem antyastmatycznym. W raporcie czytamy, celem było nie leczenie, a poprawienie stosunku wagi do siły przed Tour de France. Bo dodajmy, że efekty uboczne środka to pomoc przy chudnięciu, a także przy regeneracji mięśni po intensywnym wysiłku. A co na to sam kolarz? To smutne, że ludzie mogą być oskarżeni o coś, czego nigdy nie zrobili, czytamy w jego oświadczeniu. Oświadczeniu kategorycznie stwierdzającym. Zdecydowanie zaprzeczam, by środek ten był przeze mnie użyty bez medycznej potrzeby. Wiggins zapowiada, że w nadchodzących dniach odniesie się do zarzutów szerzej. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Koszykarze Washington Wizards przegrali we własnej hali z Indiana Pacers 95-98 w meczu fazy zasadniczej rozgrywek ligi NBA. Marcin Gortat zdobył 9 punktów dla gospodarzy. Polak miał także 1 asystę i 7 zbiórek. Wizards zajmują 5 miejsce w tabeli strefy wschodniej. Liderami są Toronto Raptors, którzy pokonali Charlotte Hornets 103-98. Na zachodzie najlepsi Houston Rockets. Do końca dnia pochmurno jedynie na północnym zachodzie, może też tam padać przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura dziś od minus 3 stopni na północnym wschodzie do około 3 w centrum i do 6 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy, a ciśnienie niskie wynosi 993 hektopaskale. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Przed mikrofonem Mateusz Maranowski, jest 8 minut po godzinie 15. Gorący temat. Chcemy zlikwidować wszelkie nagrody, premie dla ministrów, wiceministrów, podsekretarzy stanu mają przejść do grupy urzędników służby cywilnej. Tak zapowiedział dzisiaj na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Pierwsze komentarze u nas w Polskim Radiu 24. Moim gościem jest Marek Król, Tygodnik Sieci. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Jak pan ocenia? To ja do końca nie rozumiem pana premiera. To znaczy zgadzam się z tą redukcją wicepremierów, bo tego jest chyba 126 jest. No to jest dość duża grupa. Ale i należałoby zredukować, bo
wiem, że zarządzałem różnymi strukturami, ale jak jest nadmiar kierowników, szefów i tak dalej, to oni wtedy w pewnym momencie się sami siebie obsługują, nie mają czasu na podejmowanie istotnych działań. Natomiast ta likwidacja premii, ponieważ uposażenia, może tutaj przeciwko populistycznym różnym wystąpie takim hasłom, w polskim rządzie są niskie, jeżeli porównamy administrację w bankach czy w innych strukturach. Ja wiem, że nigdy, i w Stanach też jest tak, że nigdy w administracji państwowej nie zarabia się tyle, co w prywatnym biznesie. To jest demagogia, jeżeli ktoś tak to twierdzi. Ale jednak te pensje dla ministrów rzędu tam 12, 14, 17 tysięcy, premier, prezydent też, no to są żałośnie niskie i to jest niestety dyktatura populizmu. Często tabloidy taką dyktaturę narzucają. Natomiast ja, panie redaktorze, bym się chciał dowiedzieć, ile kosztuje nas administracja rządowa w stosunku do PKB, bo poraziło mnie, kiedy dowiedziałem się, że my na wymiar sprawiedliwości wydajemy 1,72 PKB, czyli prawie tyle, ile na wojsko, a takie kraje jak Francja, Niemcy wydają 0,6, 0,8. Francuzi mają połowę mniej sędziów na przykład, tak? Ale są dwa razy większym krajem. I mówię, to potwornie dużo pieniędzy wydajemy na wymiar sprawiedliwości, a wiemy, już nie będę ich katował, jak on fenomenalnie działa, tak? jak to wygląda. Więc musi mieć jakiś punkt odniesienia, ale generalnie przeliczyć 20 milionów złotych rocznie, bo tak tyle wychodzi z oszczędności rządu, jeżeli wejdzie w życie to, co zapowiedział premier Morawiecki, ale zastanawiam się tylko, czy nie straci to na jakości, bo może te obowiązki gdzieś muszą przejść dalej na następne osoby, czy może one są tak rozłożone, że no nie ma takiej potrzeby, żeby było tylu. Kiedyś w poprzednich rządach mi się jeden z wicepremierów żalił, mówi, że on, żeby pozyskać ministra gdzieś tam z rynku, to mu oferuje stanowisko oczywiście ministra plus dwie rady nadzorcze, żeby mógł w tych radach sobie dorobić. To jest chore po prostu, uważam, tak nie powinno być. I to uposażenie powinno się podnieść. Premie też służą do tego, żeby jednak nagradzać tych, którzy, a z naszych obserwacji pan potwierdzi, redaktorzy, no niektórzy ministrowie naprawdę ciężko pracują, jak na przykład Ministerstwo Sprawiedliwości, bo to widać, ewidentnie ich aktywność i parę innych ministerstw, a inne ministerstwa są prawie niewidoczna ich praca. Ale nie ma pan takiego poczucia, że być może to trochę wygląda i w szczególności w odbiorze społecznym, że to jest grupa osób, które zdobyły władzę jak najbardziej zasłużoną w sposób demokratyczny, podzielili się pomiędzy resorty, a teraz dzielą pewnego rodzaju łup, który dostają i sami siebie wzajemnie premiują. Czy to nie będzie taki odbiór społeczny? No bo z tymi premiami, panie redaktorze, to było chore. To znaczy pensja podstawowa jest niewielka i to eksponujemy tak społecznie, natomiast potem dajemy po 20-30 tysięcy nagrody, żeby zrekompensować. To jest oczywiście chore, więc tego typu premie trzeba zlikwidować, albo dać wysokie, tak jak było przed wojną. Kiedyś tym się zajmowałem, na przykład uposażenie, wie pan, starostów, wojewodów. Ja mówię, jest okej, wszystko jest okej. To naprawdę były pensje, które gwarantowały wysoki poziom życia, chociaż Polska do najbogatszych krajów, II Rzeczpospolita nie należała, ale bardzo dba o administrację, o to a za co? I także o dobór ludzi o wysokich kwalifikacjach moralnych, etycznych, a także zawodowej. Tymczasem u nas, ja odnoszę wrażenie, że źle te urlopy, to powinien wypisać jeszcze mi tu 5 dni, tam o ile dni, nie więcej jak 5. Jak się żyje z rodziną w Warszawie, zwłaszcza jak się jest ministrem z innego, innego miasta, to już pomijając mieszkanie, które dostaje się z Urzędu Rady Ministrów, to te koszty są jednak wysokie. Przecież 20 nam płacą. Miastami wojewódzkimi. No rzeczywiście, władza musi być atrakcyjna. Do dupy teraz płacą raz i mniej. Dobrze wykonywali swoje obowiązki. Rządzący powinni dobrze zarabiać, ale czy w takiej ilości, urzędników, to też jest cały czas znak zapytania. Minister zapowiedział, że zaczyna od siebie, to znaczy, że będą próbować także odbiurokratyzować resztę innych dziedzin naszego życia. No. Myśli pan, że to się uda? No, jestem, to jeszcze nie ma oczywiście konkretów. Jest okej, okay. Jutro przychodzisz, ja tak? Jestem dobrej myśli, natomiast jeszcze bym zwrócił na coś uwagę, zajmowaliśmy. Otóż Polska ma największą flotę samochodów służbowych. To po prostu jest coś niebywałego. Kiedyś jeden z moich dziennikarzy w Wielkiej Brytanii na jakiejś konferencji przyjechał wicepremier tego kraju, przyjechał własnym samochodem bez kierowcy. I on był zaskoczony, że dziennikarz mój był zaszokowany, że nie ma kierowcy, ochrony. Maszynkę, to się przeszkodziło. Dowódcy